Hejka, witam was w kolejnym odcinku z Winter Story. Od ostatniego razu za wiele się tutaj nie zmieniło, jak widzicie. Z tego co pamiętam, wypaliliśmy sobie nasze formy. Te powinny być już gotowe, jak widać są. Ale ja troszeczkę pograłem. Nie zrobiłem nic takiego ważnego. Jedynie pograindowałem troszeczkę itemków. Jak widzicie, mapowałem cały ten teren dookoła, tak mniej więcej pilazy drzwi. No i odkryłem, że mamy tutaj naprawdę masę tych drzew owocowych, co jest dla mnie naprawdę szokiem po raz kolejny. Znalazłem trochę miedzi, żywicy, parę ruin, jedną ciekawą rzecz na mapie, do której się też potem przejdziemy. No i tak, zbierałem głównie patyki, krzemień jak widać też. Oprócz tego zebrałem drzewo, oczyściłem tutaj troszeczkę teren z tych liści, tych drzew. Zebrałem parę rzeczy z wilków, bo udało mi się ich parę zabić. No i co najważniejsze, nasiona. Mamy nasiona, które dzisiaj wykorzystamy. Będziemy robić sobie farmę. Aha, właśnie. Jedna rzecz. Jak czyściłem tutaj las, no nie? To ja nie wiem, jakim cudem nie zauważyłem, że my koło domu mamy kolejne ruiny. I to centralnie obok, no nie? No jest to dla mnie kolejny szok, bo tego tu się akurat nie spodziewałem. Co my tu w ogóle mamy? A, ruda. Pewnie węgiel. Tak, jest węgiel kamienny. Jakżeby inaczej. W każdym bądź razie będziemy to musieli rozkopać. Mamy też dom, który w ogóle ciekawie wyrósł, bo na ruinach jest naprawdę ciekawie. Poza tym mamy tutaj parę niedźwiedzi, ale nimi się na razie nie będziemy zajmować. Musimy zrobić na nie dół i te sprawy, ale to spokojnie. W każdym bądź razie weźmy nasze przedmioty, które się wypaliły, bo troszeczkę tego jest. I tak, mamy konewkę. Konewka to zaraz. Zaraz to będziemy używać. Formy. Formy na razie też odstawmy sobie gdzieś, powiedzmy, tutaj. Nie potrzebujemy ich na chwilę obecną. Garnek. To jest rzecz ważna. Tygle. Formy na sztabki. Pozbierajmy również i miski. I coś, co będzie nam potrzebne do jedzenia, ale nie tylko. A do czego, to wam zaraz pokażę. W sumie odstawmy te tygle też tutaj. Na razie ich nie potrzebujemy. Jedzią zajmiemy się albo dziś, albo w następnym odcinku. Jeszcze w sumie nie wiem. Weźmiemy sobie mięso. I tak. Mamy miski, mamy garnek. W zasadzie to wykorzystajmy dwie kłody. Zróbmy sobie. Oj, nie tak to chciałem zrobić. W ogóle czemu ja topora nie mam? Trzeba zrobić topór. Właśnie. Pod ostatnim odcinkiem w komentarzu ktoś napisał, że mogę sobie kliknąć C i tak wybijać krzemieniem na przykład rzeczy. No nie, że nie rusza nam się wtedy kamera. Ale taki protip dla was. Można też to osiągnąć w inny sposób. Po prostu klikamy lewy alt i klikamy. Nasza kamera się nie rusza, jak widzicie. Możemy sobie klikać dowoli. To jest kwestia indywidualna. Ja na przykład raz gram tak, raz tak. Zróbmy sobie tutaj coś w stylu takiego, wiecie, blatu. Połóżmy sobie tutaj, powiedzmy, jeden garnek i nasze cztery miski. I tak, włóżmy garnek do ogniska. Będzie potrzebny opał. Włożymy sobie 8 kłód. I pamiętacie w poprzednim odcinku? Tam był niedźwiedź. On tam w sumie dalej jest. Chyba on tam jest. On zabił dwa barany. Ja tam poszedłem i ja te barany, owce wielkorogie, ja te owce oskubałem. Nie było w nich dużo mięsa, bo tylko 7. Ale to się nam przyda. Zrobimy sobie z tego potrawkę i mamy też 5 rzepy. Na początek może zróbmy sobie coś w takim stylu. 3. Brakuje nam jednej rzepy. Kurczę, pewnie nie znajdę w okolicy. Ale trudno, zróbmy sobie to po prostu w ten sposób. Nie będziemy kombinować. Zawsze to coś do zjedzenia, coś pożywniejszego. Stawmy sobie też do której skrzynki węgiel. Jeszcze myślę, do której. Może tutaj. Tak, tutaj będzie odpowiednie miejsce na to. A tą rzepę sobie zjedzmy. Zaraz też będziemy robić farmę. Także jakoś to wszystko ogarniemy. W każdym bądź razie, co ja bym wam chciał pokazać, póki nam się gotuje jedzenie. Może najpierw przede wszystkim zróbmy dwie lampki olejne. Weźmy sobie dwie bryłki tłuszczu. Weźmy sobie dwie miski. I tak oto, łącząc tłuszcz z miskami, nie jest takie super efektywne, bo tłuszcz to jednak rzecz, która się przydaje, ale robimy w ten sposób lampy. Lampy to stałe źródło światła, nie trzeba nic dorzucać ani nic do tego.
wiecie, jest to całkiem spoko sprawa, jak się wydaje. Weźmy sobie jeszcze jeden pieniek. Zróbmy sobie tutaj taki kącik. O, postawmy lampę prawym przyciskiem bez shifta. I co jeszcze będziemy potrzebować? To przydałaby nam się spiżarka. Tylko myślę, gdzie to zrobić. Może wiecie co, wkopmy się tutaj. Zrobiłem ostatnio parę drabin. Drabiny robimy w ten sposób, łącząc patyki. Jest też sposób nieco tańszy. Mianowicie łączymy deski z patykami w ten sposób. Oszczędzamy wtedy patyki, robimy drabinki. Drabinki można kłaść tak, jak to kiedyś było w starym Minecrafcie. Mianowicie na przemian, jak widzicie. Dobra, dokopaliśmy się do skały. Także spoko. W ogóle słyszę tu gdzieś potwory, więc podejrzewam, że niedaleko całkiem mamy jakąś jaskinię. Kopmy sobie tutaj takie małe pomieszczenie, może o wysokości 3 będzie spoko. Ważne, żeby to zatkać, będziemy to musieli czymś sobie zatykać. Przydałaby się klapa, ale nie mamy desek. Także na razie myślę, że wystarczy nam coś takiego, potem to ewentualnie rozbudujemy i włożymy sobie tutaj dwa pojemniczki. Czy ja mam glebę ubitą? Mam, posiadam. Także zostawmy sobie tu lampkę olejną. Teoretycznie im mniej światła, tym lepiej. Bo wiecie, nie powoduje to wtedy tego, że jedzenie się psuje. Że tam nam się nie będzie psuło. No, ewentualnie można by tu położyć jeszcze taki protip. Można by tu położyć kamyczki zwykłe na ziemi, wszędzie. I wtedy potwory nam się nie respią w tym miejscu. Jest taka ciekawa mechanika, mało kto o tym w ogóle wie. Co, ja bym sobie to zrobił troszeczkę inaczej. Jak ja tu dam klapę. Okej, w ten sposób. Albo w ogóle wiecie co? Tak, żeby było ładnie, zróbmy o coś takiego. Może w ten sposób. Tu sobie będziemy to stawiać. Dobra, jedzenie nam się ugotowało. Marnujemy drewno w zasadzie, ale trudno. Ono ma swoją temperaturę. I teraz tak. Ciepłe jedzenie, oprócz tego, że daje nam o wiele więcej sytości, jesteśmy dłużej najedzeni, nie wiem, czy więcej składników, chyba nie, to daje nam również temperaturę, więc w zimę, jeżeli zjemy coś ciepłego, to nasza temperatura się podniesie. To jest mega spoko. Weźmy sobie miskę, weźmy sobie jedzonko i mamy tutaj 840 protein, 150 sytości warzywa. Jedzmy sobie. Jak widzicie, nawet nie zjadłem całego, a się mega najadłem. I temperatura nam na chwilę chyba na 38 stopni skoczyła. Ale momentalnie spadła. Dobrze. Co ja bym dzisiaj chciał zrobić? To na pewno zaraz zajmiemy się tym polem, ale pójdziemy jeszcze w jedno miejsce. Jedno miejsce, które chciałbym wam pokazać, które znalazłem kupując sobie okolice. Mam tylko nadzieję, że nie trafimy na jego brata niedźwiedzia, bo tu były co najmniej 2 albo 3. Zaznaczmy sobie to na mapie przypięte. Jest. I w tym kierunku. Jeśli się nie mylę, tak. To jest niedaleko handlarza, którego znaleźliśmy na samym początku. I ja tak totalnie przypadkiem przechodziłem. Poszukałem miedzi, no nie? Ale niestety nie znalazłem jej za wiele, bo tylko 4 miejsca, w których ta miedź była. Albo przeoczyłem resztę, albo po prostu mam pecha. Co, nie będę się chyba nawet oglądał za niedźwiedziami, bo nie ma sensu. W każdym razie wam powiem jeszcze, że próbowałem zainstalować parę modów, takich może nie tyle co ułatwiających rozgrywkę, co fajnych na start, ale niestety był problem natury takiej, że te mody po zainstalowaniu aktualizacji najnowszej nie chcą działać. Słyszę tu gdzieś pszczoły, nie wiem, czy słyszycie. Tutaj? Jakby tutaj, no nie? Bo nawet tu. Patrzcie, kolejne pszczoły tutaj mamy. Pikiul pszczeli średni. O, i czarnoziem mamy kolejny. Patrzcie, ja go przeoczyłem na początku. Wiecie co, ja sobie go wydobędę od razu. Czarnoziem przyda nam się do upraw. Także zbierajmy, co tu jest. Wszystko. Ktoś się pytał, gdzie można znaleźć czarnoziem. Generalnie. O kurcze. Niezbyt ciekawie.
Kolega nam chyba nie pozwoli wydobyć tego czarnoziemu, co? Dobra, trzeba go będzie zgubić. Jest ewidentnie głodny. Także... chyba mnie już nie goni, ale jest w okolicy. Nie fajnie, dobra, ja się po ten czarnoziem wrócę. Ale na spokojnie. Dobrze, wejdźmy tutaj. Ja wam pokażę, co tutaj znalazłem. Patrzcie. Znalazłem translokator. Teraz, jeżeli ktoś nie wie, co to jest. To jest to taki teleporter, który wysyła nas około chyba 7000 klatek w dowolnym kierunku. Także jest to mega sposób na podróżowanie. Można sobie zrobić, powytyczać takie szlaki. Szczególnie na początek. I za pomocą tego się po prostu łatwiej przemieszczać. Mamy tu też jakieś zniszczone rzeczy, przedmioty, złom, niezłom. Mamy też fajne skrzynki z wiekowego drewna. One są o tyle spoko. O, jakiegoś buga chyba mieliśmy. Że do nich można wkładać naprawdę sporo przedmiotów. Może to być co prawda jeden przedmiot, ale duże ilości tego jednego przedmiotu można wkładać. Słyszę gdzieś nad nami niedźwiedzia i niezbyt mi się to podoba. No chyba nie chciałbym, żeby on nam tutaj wpadł. Tylko jest taki problem, że nie mam chyba więcej ziemi. Ale mogę sobie ją wykopać. Zdecydowanie jest gdzieś nad nami. Nie zrobiłem zbyt mądrze, idąc tutaj. Ale mówi się trudno. Dobra. Róbmy sobie... budujmy sobie to w ten sposób na razie. On tu nie powinien wejść. Ale będzie się pewnie na nas czaił na wyjściu. Okej. I teraz tak. My tu mamy ciekawy brązowy naszyjnik. A załóżmy sobie, jak wyglądamy. Wow. No jest różnica. Kolejne patyki. I futrzane rękawiczki. Wow. Ej, coś, co będziemy na pewno później robić. Widzicie, ze skóry. A właściwie z futra, czyli z naoliwionej skóry. Coś, co nam się mega przyda na zimę. Bo praktycznie w tym nie będzie nam zimno. Oprócz tego jeszcze będziemy potrzebowali spodnie i bluzę. Wiecie co, uprzątnijmy tu troszeczkę. Zbierzmy kolejną tą skrzynkę. Ogólnie tak, ten teleporter, on na początku nie działa. Jego trzeba naprawić. Już wam mówię, jak się to robi. Nie jest to proste. Ale mamy zazwyczaj przy takim teleporcie... o, kolejny złom. Właśnie przy teleporcie mamy taki złom. I z tego złomu możemy zebrać metalowe części. Metalowe części to jest jeden przedmiot potrzebny do naprawy tego teleportu. I jak to naprawiamy? Kładziemy chyba dwie części, te metalowe. I potrzebujemy trzech zębatek temporalnych. Dokładnie tych. Jak położymy je tu trzy, to mamy możliwość teleportowania się. Ja na razie nie mam o więcej zarezerwowanych zębatek do handlu, także spoko. Troszeczkę tu uprzątnęliśmy, myślę, jest git. Dobra, teraz musimy stąd jakoś sensownie wyjść, tak żeby nas niedźwiedź nie zabił. A nie, gdzie on, kurczę, poszedł. Słyszałem go gdzieś nad nami, ale nie chcę na razie z nim walczyć. Robimy go sobie później do dołu. Wzięliśmy parę czarnoziemu. Co nasze, to nasze. Wracamy. Trzeba się zająć polem. Potrzebujemy jedzenia. To jest rzecz deficytowa, która zawsze się przydaje. Potem już nie będziemy mieć raczej z tym problemu. Ale szczególnie na początek warto o to zadbać. Oczyściłem też tutaj okolice z tych liści troszeczkę. Jak widzicie, jest trochę przejrzyściej. Także całkiem spoko. I teraz tak. Gdzie ja bym chciał farmę? Nie się zastanawiam. Musimy też sobie ogrodzić troszeczkę teren. Myślę, czy by nie zrobić jej gdzieś tutaj z tyłu. Ile my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. W zasadzie idealnie na trzy na trzy. Bo trzy na dwa. Dobra. Tak też zrobimy. Zrobimy sobie tutaj chyba kolejne drzwi. Primitywne drzwi. Jak się robiło... właśnie, oni już to naprawili. Te drzwi się chyba nie niszczą po paru razach. Kiedyś się niszczyły. Teraz już chyba zrezygnowali z tej mechaniki. Właśnie. Zanim może to zrobimy, to podstawiajmy sobie przedmioty. Czy ja bym chciał to tutaj tak? Chyba nie do końca.
Wygląda to troszeczkę źle. Ale na przykład moglibyśmy jedną dać tutaj taką. A nie, nie moglibyśmy, bo tutaj jest zejście na naszej spiżarki. Więc nie bardzo. Wiecie co? Zróbmy po prostu na razie tak. W ten sposób, niech sobie to będzie tutaj. W spiżarce i tak nie mamy na razie nic, wiecie co? Ja i na razie nie będę zamykał. Rękawiczki. Gdzie by was odstawić? No niech będzie, że tutaj. Batki tutaj. I złom, no nie wiem, no chyba na razie odstawię tu. Patyki, mamy więcej patyków. Odstawimy co możemy. Kolejną rudę, czyli wapno chyba znaleźliśmy, tak? Wapno. Mamy taką skrzynkę, patrzcie. Niech będzie tu. I co? Potem pomyślę, co z tym zrobić. I mamy czarnoziem. Będziemy też potrzebowali ziemię, żeby sobie wyrównać teren. Mamy też troszeczkę tej. I tak, jak się to robiło? Chyba w ten sposób. Ten. I młot. Nie tak. Tak? Na odwrót. Patyki pewnie z tej strony. Tak zgaduję. Dobra, mamy kolejne drzwi. Ułóżmy je sobie też od zewnątrz, żeby tak mieć iluzorycznie więcej miejsca. I potrzebujemy teraz czesany płot. Zrobimy go z klonu na razie. Jak się to robi? Dwa patyki, dwie kłody klonu. No dobra, to zróbmy tak jakby z tego co mamy. Czyli tak i tutaj topór. Cały stack nam z tego wychodzi, super. I potrzebujemy jeszcze furtkę. KSH na klon, jak się robi furtkę? A dwie furtki się robi. Ok, czyli całkiem prosto. W ten sposób. I dokładamy z każdej strony patyki. I wszystko jasne, dobra. Świetnie. A jeszcze wiekowe deski w ogóle wydobyliśmy. To się też w przyszłości przyda. Choćby do budowania. Czy nie odstawiłem części? Ewidentnie zaczynałem brakować miejsca, no ale tak to jest. Dobrze, jak ja bym to chciał zrobić? Myślę, że zrobimy tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Albo nawet zaczniemy tutaj. Raz, dwa, trzy. I tu będę potrzebował wyrównać troszeczkę teren. To troszeczkę go wyrównajmy. Może gdzieś tak. No na razie dotąd, wstępnie. Tak, skoro tu mamy trzy pola. Raz, dwa, trzy. Kolejne. I tutaj będziemy zaokrąglać. Zróbmy sobie może tutaj wyjście. Takie w razie czego. Ja bym to chciał na dwa wysokości. Zapobiegawczo, żeby tutaj nie mieć żadnych problemów. Chociaż z drugiej strony powiem, że zastanawiam się, czy by nie zrobić tego troszeczkę większego. To tak, tu będziemy mieć jakieś przejście, tutaj pewnie też. Ale pozbądźmy się tej trawy, nie jest ona nam tu do niczego potrzebna. Najgorsze, że ta trawa wyrośnie nam też tutaj. I tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wiecie co? Wydaje mi się, że to będzie trochę mało. Zróbmy jeszcze tak z dwa. O, w ten sposób. Na dwa, żeby mieć pewność, że na pewno nic nam tu nie wejdzie, jak będziemy sobie w spokoju uprawiać nasze piękne roślinki. Weźmy też, właśnie, bo to jest niska żyzność, a tu jest średnia. Aha, to ja już fuck up zrobiłem na początku. Także tak to właśnie jest. Musimy teraz wydobyć tą niską żyzność. Całą. Chyba nawet nam się zaraz łopata znowu rozwali. W ogóle tutaj gleby to nam chyba braknie. Ale obok mamy sporo, więc... Patrzcie, no na jeden brakło. Ależ to jest pech, jak zwykle. Nawet by nie brakło, ale... Ale chciałem mieć to już w jednym bloku. Dobra, róbmy szybko łopatę. To się przyda. Przy okazji zaraz zrobimy motykę. I zastanowimy się, co posadzić. Trochę tych nasion zebrałem, jak widzieliście. Nie jest ich jakoś dużo, ale myślę, że wystarczy.
Trzeba się też będzie zająć naszym domkiem i troszeczkę go upiększyć. Niestety na chwilę obecną wygląda to dość słabo. To jest średnia żyzność czy niska? Niska. Okej. Na zbyt wiele nam to nie pomoże. Pytanie, gdzie my mamy więcej średniej? Chyba tu, prawda? Tak jest. Super. Aha, znalazłem też pszczoły i to w sumie już 3 ule, oprócz tego co dzisiaj z wami. To dokładnie 3 są. Ja znalazłem 2. Tutaj. I tutaj. Także całkiem spoko. Więc będziemy sobie też działać powoli z pszczelarstwem. To wam pokazywałem, jak się robi ule, jak te pszczoły tak naprawdę udomowić, żeby one były, wiecie, żeby one tak naprawdę zaroiły ten ul, który zrobimy. Bo bez tego ani rusz. Dobra. To co najważniejsze mamy i chyba użyję jednej furtki. Wydaje mi się, że to wystarczy i nie będzie żadnych tutaj problemów z tym. My na razie coś takiego może w przyszłości się to jakoś upiększy. Trzeba się też będzie zająć naszym domem. Zbudować ściany i dach. Dach to chyba zrobię dachówki. Dachówki oczywiście lepimy z gliny. Ale myślę nad ścianami. Ewentualnie mógłbym rozebrać te ruiny, bo w okolicy mamy tylko granit. Tak to wykorzystając takich gotowych bloków. To mógłbym rozebrać te ruiny i moglibyśmy zrobić po prostu ściany z granitu. No jakoś to się musi skomponować na razie. Innego wyjścia nie mamy. Dobrze, zróbmy więc motykę, tym razem przy pomocy alta, może będzie nam troszeczkę prościej, szybciej. Motyka gotowa, patyk. Okej, teraz tak, na pewno tutaj robimy jedno pole, czyli 3 i tutaj też 3. Średnia żyzność raczej nam na wszystko wystarczy, będę to podlewał ręcznie, poza tym mamy też sporo opadów. Że całkiem spoko, bo będą się to pola nawadniały bez podlewania. I chyba tak swoją drogą mam przeczucie, że nie dopowiedziałem wam, jak to wygląda w kwestii czarnoziemu, gdzie on występuje przez tego niedźwiedzia, ale sobie przypomniałem. Więc jak chodzi o czarnoziem, no to ten możemy najczęściej spotkać na takich klimatach, gdzie właśnie występuje średnia gleba, czyli takich umiarkowanych, ale tam, gdzie są duże opady. Im większe opady, tym większe szanse na ten czarnoziem. Wiecie co, tu sobie posadzę może jakieś drzewo, może coś w ten deseń. Jeszcze zobaczymy. Dobra, mamy pole, mamy 100% wilgotności, więc spoko. Weźmy nasiona. Na pewno rzepę chcemy zasadzić. Na pewno chcemy len zasadzić, co najmniej 2 pola lnu. Len nam się przyda do wszelkiej maści mechanizmów, także zasadźmy już 2. Zastanawiam się w zasadzie, czy by jeszcze tego nie, troszeczkę nie rozszerzyć tego naszego tutaj podwórza. Rzepy chyba zebrałem też cebulę i marchewek sporo. A, i mamy jeszcze kapustę, ale czy my chcemy kapustę sadzić? Dobra, wiecie co, obsadźmy rzepą. Tak, obsadźmy rzepą. Rzepa dość szybko rośnie, nie powinno być na tyle ciepło. Teraz tak, przy sadzeniu na co warto zwracać uwagę? Przede wszystkim na to, że każda gleba ma dany poziom składników odżywczych. No i każdy z nasion, każdy z warzyw i wszystkiego tam zbóż, wszystko wyjaławia tą ziemię z danego składnika odżywczego. Jak widzicie, len ma K, a rzepa N. Był chyba N, to był azot. K to już nie pamiętam, co to było. Chyba potas? P to chyba był fosfor? Nie wiem, nie pamiętam. No w każdym bądź razie, warto zmieniać uprawy na polach, żeby nie wyjałowić do zera, bo wtedy one wolniej rosną. Więc warto po prostu je zamieniać, czy stosować trójpolówkę, coś w ten deseń. Dodatkowo, jak widzicie, na przykład rzepa jest odporna na upał i chłód do danej temperatury. Na chwilę obecną temperatury jeszcze nie są wysokie, więc myślę, że ta rzepa nam wyrośnie, zanim zrobi się ciepło, bo inaczej da nam po prostu mniej zbiorów, no albo zginie. Myślę, czy nie przedłużyć tego pola, ale chyba na razie nie ma, wiecie co, sensu.
późna godzina w grze. Weźmy sobie tego kwiatka tutaj. Będziemy też musieli zrobić więcej płotków i ogrodzić troszeczkę nasz teren. Co zrobimy? Tylko, że za momencik. Fajnie by też było tą podłogę wymienić. Troszkę bardziej, wiecie, cywilizowanie tutaj robić. Ale mamy jeszcze na to czas. Położmy się najpierw spać. Swoją drogą, zawsze mnie zastanawiało, czy można wstać wcześniej, ale chyba można, jak naciśniemy shift i zejdziemy z łóżka, tylko musimy to dobrze wytimingować. Wow, zrobiliśmy się mega głodni. Nie wiem, tu mamy chyba jeszcze tylko i dwie porcje, czy to nam wystarczy? Patrzcie, prawie cały pasek głodu nam to nabiło. Także całkiem super. Co bym chciał jeszcze dzisiaj zrobić? Na pewno to wybrać się... Musimy odstawić te wszystkie przedmioty, ale niestety nie pomaga nam ilość slotów w ekwipunku. Aha! Czemu my jeszcze nie zrobiliśmy wieszaka na narzędzia? Czekajcie, jak się to robiło. Tak? W ten sposób. Stawimy sobie takie niepotrzebne rzeczy typu... O! Potyka. Jedzenie ze sobą jakieś mamy. Tutaj nam powoli, widzicie, to wzrasta. Choć już zaczyna powoli też wilgoć maleć. Może deszcz niby pada. W razie czego mamy konewkę, będziemy podlać. Przynieśmy sobie tą konewkę tutaj, tą drogą. Dawmy ją sobie, chyba że może ją napełnimy najpierw, żeby już było przygotowane. Zróbmy tak. Mamy wysoką aktywność wyrw. Ale w dzień te potwory nie powinny nam się respić, więc jesteśmy raczej... spokojnie o to. Co ja bym chciał zrobić, to chciałbym się przejść po miedź, pozbierać miedź. Będzie nam potrzebna. Jak widzicie, ja sobie tą miedź zaznaczam na mapie. Oczywiście te powierzchniowe złoża, które widzę. Po to, że zazwyczaj pod tymi powierzchniowymi, pod ziemią, parę bloków niżej, mamy mieć taką skalę, którą warto wydobyć. No i bez zaznaczenia byśmy nie wiedzieli, gdzie to jest. Ta miedź była gdzieś tutaj, ładnie tutaj. Dobra, zbierzmy, zobaczmy, ile tego jest. Tutaj chyba tylko dwa kawałki, także całkiem niewiele, bo to nam dało tylko 3 samorodki, a samorodków potrzebujemy na start 40. 20 potrzebujemy na kill-off, bo to jest 100 jednostek płynnej miedzi wtedy, kiedy to wytopimy. Patrzcie, kolejne drzewko, ale to sobie zaznaczyłem. I potrzebujemy wtedy dokładnie 20 jeszcze na młot. Młot po to, żeby rozbić te kawałki miedzi, które po prostu mamy takie wykopane ze skały, bo je trzeba rozbijać, żeby uzyskać samorodki. I tak, tu była kolejna, tutaj tego troszeczkę więcej, tak fajnie. O, aż 9. I jeszcze patrzcie, żyto dojrzałe, możemy sobie zebrać, zawsze sobie zjemy i też mamy nasionko. Tutaj po drodze mieliśmy kolejną. O, i patrzcie, mamy 20, mamy już na kilo, także całkiem spoko. W następnym odcinku właśnie zajmiemy się wytapianiem przedmiotów, pójdziemy wykopać miedź, może uda nam się też kowadło zrobić. Że będę musiał przygotować formę, ale też węgiel drzewny. Węgiel drzewny będziemy musieli zrobić, to nas nie ominie. Tu gdzieś jest kolejna miedź. Też tutaj, z tego co pamiętam, niedźwiedź w okolicy jeden chodził. Całkiem bezpiecznie tutaj nie jest. O, i chyba właśnie nas goni. Oj, 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 oj. Całkiem blisko nas goni. Przestał? Tak szybko? Całkiem szybko odpuścił, muszę przyznać. I on jest. Chyba że on jakąś śmieszną biegówkę wali, żeby nas dogonić. Dobra, jednego złoża niestety nie podniesiemy, co jest przykre, ale podniesiemy kolejne. To było tu, tam mamy następne. Dobra, to musimy iść w tym kierunku. No niestety tak to jest z tymi niedźwiedziami, szczególnie przy lasach. Jedno jeszcze chyba... Nie, ja, to są ostatnie, więc... Więcej miedzi nie znalazłem. I na pewno nam braknie tej miedzi na młot. Także będziemy musieli sobie chyba tą miedź przesiać. Tak mi się wydaje.
że to będzie najprostszy sposób na to, żeby znaleźć po prostu brakującą miedź. Ja jestem w stanie to jakoś obiec? Chyba nie. Teoretycznie mógłbym wodą przepłynąć. Aha, mamy też sporo skrzypu. Zrobimy sobie zaraz okłady, które nam się bardzo mocno przydadzą. No i właśnie, tutaj tej miedzi też nie jest za wiele, jak widzicie. 24 tylko, no to brakuje nam jeszcze 16. Bierzmy sobie parę tego skrzypu i zobaczmy pod H, ile tam tego jest potrzebne. Mamy te lepsze okłady, do którego potrzebne są płótna, ale płótna na razie nie mamy. I tak, 4 skrzypu. I 16 skrzypu da nam 16 okładów, jak dobrze liczę. Bierzmy sobie ten skrzyp, bo tutaj jest go dużo. Jak to jest ogólnie ze skrzypem? Skrzyp w miejscu, w którym był posiany, po jakimś czasie odrasta. To też nie działa tak, że możemy go sobie postawić i on nam wyrośnie. Niestety nie, nie ma też nasion, na chwilę obecną przynajmniej. Także tam, gdzie był, na 100% po jakimś czasie odrośnie. Dodatkowo, jak stawiamy bloki trawy, na przykład pola mamy uprawne, niezasiane niczym, to jest szansa na to, że po jakimś czasie ten skrzyp nam tam wyrośnie, sam z siebie. I on w tym miejscu, jak wyrośnie, to on już tam będzie rósł za każdym razem, kiedy nic nie obsiejemy. Także to jest całkiem spoko. Do skrzypu zazwyczaj nigdy nie brakuje. Jeszcze wilka, a ja wykuwam sobie z krzemienia nóż. Także ciekawie, ciekawie. Ale wilki to nie są trudni przeciwnicy. To na nich naprawdę wystarczy albo uciekać do wody i rzucać włóczniami, albo najprościej w świecie bicie na dystans. Trafić je dwa razy włócznią, przygotować sobie więcej włóczni i jakoś sobie wtedy poradzimy. Z niedźwiedziami jest gorzej, no bo niedźwiedzie niestety sporo HP mają i trochę tych włóczni trzeba mieć, a na początek limituje nas ekwipunek. Okej, okay, mamy kłady, także czuję się już nieco bezpieczniej. Teraz coś zaatakuje, ale zapewne tak będzie. W ogóle już 30 minut odcinka minęło, ja nawet nie wiem kiedy. Nie robiłem, jak widzicie, żadnych cięć, bo nie chciałem nawet ich robić, żeby pokazać wam tutaj wszystko, co robię. To taki grind typowo właśnie, jak zbierałem jakieś patyki, coś, tego wam nie chciałem pokazywać, bo uważam, że zanudzilibyście się. Ja bym chodził w kółko i szukał czy to miedzi, czy patyków. Nie, plan jest taki, ja tam chcę podejść, ukraść tą miedź. I właśnie tego kolegi nie chcę spotkać. Mam nadzieję, że nie ma ich tam dwóch. Okej, okay, poszedł, to nasze okienko chyba. Tak jest, nasze okienko, idealnie. Tu jest tylko jeden kawałek. Nie gadajcie nawet, że tu jest tylko jeden kawałek. Ajajaj, 25, 15 nam brakuje. Ja nie wiem, czy to przesieje. Bo to będzie masa czasu. Na pewno zrobię to poza nagraniem. No, i tam też potwory w dole słychać. Tak, myślę, że na zakończenie jeszcze pokazałbym. Okej, okay, praktycznie jak widzicie już kończę i patrzcie, kto sobie tu siedzi. Jaki tam kolega to sobie tu przyszedł? Stwierdził, że podejdzie praktycznie pod moją bazę. Nie chciałbym go tutaj jakoś spłoszyć, żeby mnie nie zaatakował. Jeżeli tego nie zrobi. Ale w zasadzie udało mi się obudować wszystko i mam nadzieję, że niedźwiedź tego nie przejdzie w żaden sposób. Ale nie podoba mi się, że on tu jest, więc będzie go trzeba w najbliższej możliwej okazji zabić. Tak, tutaj mamy wszędzie jakoś ogrodzony teren, tak to na razie wygląda. Robiłem to w dość, jak widzicie, takim prostokącie, ale nominalnie chciałbym to zaokrąglić i zrobić taki, wiecie, równy okrąg. Zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. No i dodam sobie jeszcze tutaj dwa wyjścia, powiedzmy tutaj. Jedno i może tak równo od tego zrobimy drugie. Tyle nam się tylko uda, ale raczej się powinno udać. O, i tutaj mamy kolejne wyjście, dobra. Super, tutaj widzicie, nie równałem tego terenu. Ale chyba tak zrobię, na razie nie widziałem potrzeby. Także bazę mamy ogrodzoną. Mamy drzewka, mamy krzaczki. Jakoś to tam powoli zaczyna wyglądać.
Stwierdziłem jednak ostatecznie, że powiększę jeszcze tą farmę. Zrobię może jeden dalej, albo po prostu jeszcze jedną sekcję tutaj gdzieś po boku. Jakoś to muszę przekminić, jak to zrobić, żeby to, wiecie, ładnie wyglądało. Zostawiam to ogrodzone, gdyby jakimś cudem zrespił nam się tutaj jakiś królik, bądź jakby coś się jednak tutaj dostało, no nie? Tak mimo wszystko, tak zapobiegawczo wolę to zrobić. Także będziemy kończyć. Zrobię jeszcze lachówki, pozbieram kamień do następnego odcinka i zajmiemy się też tą miedzią. Postaram się przesiać całą tą glebę, jak mówiłem, pokazać wam, co tam wyleciało dokładnie. Także myślę, że tu będziemy kończyć właśnie w tym momencie. Siądę sobie tutaj, zrobię sobie eleganckie zdjęcie do miniaturki. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia lajka, jakichś propozycji, wszystkiego, co tam tylko się da. Co mogę powiedzieć? Podajcie też do nas na Discord, może się zapoznacie tutaj z innymi ludźmi z kiedyś. Zapraszam też na streamy na Twitchu i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej, cześć.